Dobry wieczór Państwu. No kolejny raz niestety ten wynik nie układa się dla nas po naszej myśli, choć rzadko to robię, nawet bardzo rzadko, po meczu przegranym, ale dzisiaj chciałbym pochwalić chłopaków za tą determinację, za sposób, w jakim chcieli ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Oczywiście przeszkodziło nam w osiągnięciu lepszego rezultatu, czy rezultatu, w którym zdobywaliśmy punkty. Przede wszystkim skuteczność w drugiej połowie, bo myślę, że tu mogliśmy przy lepszej naszej dyspozycji, to ten wynik mógłby być lepszy, no ale też błędy, które się wkradły i mimo, że mówiliśmy o tym w przerwie, że ten początek drugiej połowy będzie bardzo ważny, to no, no niestety. Źle weszliśmy w tą drugą połowę i to spowodowało, że rywalowi było trochę łatwiej. Co do zespołu, myślę, że chciałbym powiedzieć kibicom, że miło nam było dzisiaj, że wreszcie by pojawili się na trybunach i czuliśmy to wsparcie, ale w tygodniu przez 3 dni badaliśmy zawodników, wykonywaliśmy różne rzeczy, które mają spowodować lepsze funkcjonowanie, przede wszystkim zdrowotne, bo tu mamy ogromne kłopoty, co widać, ale też mamy swoje cele. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ten podstawowy cel, jaki jest dla Puszczy utrzymanie w pierwszej lidze, jest zrealizowany. Oczywiście nie zadowalamy się tym i będziemy dążyć do tego, żeby w każdym kolejnym meczu zaprezentować się z podobnej strony, jeżeli chodzi o tą pazerność, o taką agresywność w grze, o tą chęć stwarzania sytuacji, a z drugiej strony postaramy się, myślę, poprawić funkcjonowanie w defensywie. Gratuluję zespołowi ŁKS-u zwycięstwa. My robimy swoje, tak jak powiedziałem, mamy swoje cele, musimy na pewne rzeczy znaleźć odpowiedź i robimy wszystko ku temu, żeby tych odpowiedzi było jak najwięcej. Dziękuję bardzo.